Cześć, to ja, Justa. Witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa. Nie mój. Dzisiaj zapraszam Was do zapoznania się z moją nową animacją, a tak konkretnie pokażę Wam, jak ona powstaje. Tutaj mam przykładowo kilkanaście obrazków z fazami ruchu moich postaci, które na coś mi się przydadzą. Oczywiście zachęcam Was również do podejmowania różnych kreatywnych wyzwań, bo niestety sprawa jest taka, jaka jest, że musimy najlepiej zostać w domu, jeśli nie mamy takiej konieczności. Więc oprócz nadrabiania zajęć szkolnych, myślę, że znajdują się też takie fajne plany na tworzenie animacji. Od grudnia zajmuję się tworzeniem nowego filmu animowanego, który w przeciwieństwie do moich poprzednich produkcji, jak na przykład Całkiem Nowa Baśń, jest wykonywany odręcznie. To znaczy, najpierw narysowałam tła do filmu. Na kartkach z reguły formatu A3 znajdują się tła ilustrujące miejsca, gdzie będą przebywać nasi bohaterowie. To będzie dom Kingi, to będzie park, krajobraz w starożytnym Egipcie i inne ciekawe lokacje. A następnie na tych tłach dopiero będą znajdować się postacie. Te postacie będą odrysowane odręcznie. Właściwie to dość sporo postaci jest już na tych szkicach. Oczywiście ja już mam na swoim koncie wykonane jeszcze inne postacie. To nie są wszystkie postacie, nie wszystkie obrazki, które będą wykorzystywane właściwie w naszym filmie, bo żeby móc tworzyć odręczną animację, tą techniką, jaką zaplanowałam sobie w tym filmie, to najpierw oprócz narysowania teł, musiałam narysować odręcznie bohaterów. Na razie są to szkice. Mamy tutaj dużo postaci już wykonanych taką jakby metodą, że ciemnym cienkopisem, pisakiem czasami rysowałam bohaterów. Kolorowałam je potem kolorowymi markerami. A żeby one ładnie się prezentowały, to następnie używałam kredek, żeby poprawić takie, powiedzmy, miejsca, które nie za fajnie wyglądają. Dawałam cienie postaciom lub kolorowałam kredką, bo mi na przykład brakuje jakiegoś koloru, głównie szarego, bo szary kolor jest strasznie deficytowy, oprócz żółtego i pomarańczowego, nie wiem dlaczego. Gdy pokoloruję tych wszystkich bohaterów, będę mogła wziąć nożyczki, zwykłe nożyczki, żeby móc wyciąć ich i dopiero zamieszczać na naszym planie filmowym, którym są, jak już pewnie się domyślacie, te tła. Na tle będzie pokazywany jeden bohater, wykonuję zdjęcie, zamieniam bohatera, czyli wrzucam jakby kolejny ruch tej postaci, tej samej, i robię kolejne zdjęcie. Odrobinę tego, jak to powstaje, też zamieściłam w tym filmiku, na przykładzie Rysicy Urszuli. Tam jest takie ujęcie w naszym tutaj filmie, gdzie zamieniam po prostu jedną bohaterkę i dodaję tą samą postać w innej fazie ruchu i robię znów zdjęcie. Jest to bardzo ciekawa, choć nie ukrywam, że czasochłonna praca. Materiały plastyczne, no niestety, lubią się kończyć. Dość szybko zużywają się materiały plastyczne, w przeciwieństwie do takiego wirtualnego piórka czy wirtualnego pisaka w Photoshopie czy tam w innym popularnym programie do rysowania, to dobrze wiecie, że nie ma limitu. Tutaj niestety limit jest. Odkryłam, że czarny marker, którego używałam z reguły do rysowania tych postaci, starcza na maksymalnie 20 kartek. A jak pewnie się domyślacie, to nawet w tej kupce, którą tu posiadam, nie ma 20 kartek, jest ich znacznie więcej. To samo dotyczy kolorowych pisaków bądź markerów, choćby tych nawet tych popularnych z firmy Winson. Mają one dość ciekawą też wersję jako pisaki grube, które idealnie też kolorują. Nie tylko te, które dość często widzicie na materiałach po prostu pokazywanych przez innych youtuberów. Poczekajcie, może uda mi się znaleźć takiego pisaka. O, spójrzcie, wyglądają bardzo sympatycznie. One się całkiem dobrze nadają do kolorowania teł. Mają końcówkę ściętą, jak i zwykłą małą.
małą końcówkę. Nie wiem, czy kamerka nam złapie, nie mam pojęcia. Nie wiem jak ostrość, ale musicie mi wierzyć, że są bardzo fajne do kolorowania teł. W przeciwieństwie do innych pisaków z tej samej firmy, są bardzo wygodne w użyciu. Z drugiej strony promarkery, bo pewnie tak znacie te pisaki, które konkurencyjne z tego właśnie przedsiębiorstwa, też nadają się do kolorowania teł. Więc mamy bohaterów, których oczywiście musimy pokolorować odpowiednim narzędziem, a następnie wyciąć. I oczywiście te nożyczki nie są wirtualne, czyli znów odpowiednie narzędzie w programie graficznym, a te prawdziwe. Po wykonaniu naszych postaci i po sfotografowaniu ich, dopiero wtedy będę mogła lekko zmodyfikować poszczególne klatki. Jeśli mam postać, która będzie mówiła jakieś tam, powiedzmy, zdanie, to mogę użyć jednej klatki sfotografowanej i leciutko ją modyfikować, żeby postać poruszała, jakby robiła różne miny, czyli mówiła to nas. Jeśli chodzi o stan dynamiczny, że ktoś będzie biegał, uciekał, będzie coś się zmieniało, na przykład będzie taka scena w animacji, gdzie Kinga włoży berło do pewnej magicznej skrzyni i coś się stanie, to tutaj nie ma taryfy ulgowej, będzie trzeba to wszystko narysować odręcznie. Animacja Największy Skarb Świata to są pierwsze moje postacie, które wykonałam, czyli Kinga i jej przyjaciele. Głównie Lysica Urszula, która jest w moim logo. I kiedyś, kiedy zaczynałam swoją przygodę z moimi animacjami, rówieśnicy ze szkoły, końca szkoła podstawowa, potem gimnazjum, mówili, że moje postacie są jak te chińskie bajki. Ja co ciekawe, wtedy nie miałam zielonego pojęcia o co im chodzi z tymi chińskimi bajkami. Potem się okazało, że to są po prostu japońskie animacje, które bardzo lubiłam, nie ukrywam, podobnie jak wy pewnie znacie jakieś tytuły i dopiero po iluś latach wam powiedziano, wiecie, ten Kapitan Tsubasa to anime było. Co ja gadam, Muminki to też anime. No tak, potem się dowiadujemy, nie? Że to jednak są bardzo fajne animacje. I oczywiście chińskie bajki to jest żart. Podobnie jak chińskie zupki. I tu taka ciekawostka. Chińskie zupki to oczywiście nie były chińskie zupki, a japońskie zupki. Zupki błyskawiczne, żeby zapobiec klęsce głodu po II światowej. Mówię II światowej, bo wiecie, różnie bywa z pewnymi określeniami na YouTubie, podobnie w przypadku obecnej sytuacji. A ja na moim kanale nie prowadzę polityki, tylko głównie edukację artystyczną. To będzie temat na moje najbliższe filmy, więc zachęcam was gorąco do oglądania kolejnych najbliższych odcinków z cyklu Justa Animuje, bo pokażę wam, teraz pokazałam wam też fragmenty tej nowej animacji. Mamy 2 minuty wykonane prawie materiału filmowego obecnie, ale w kolejnych filmach będę wam pokazywała lub wspominała swoje przygody artystyczne. Opowiadałam więc wam już o tworzeniu animacji, o tym jak będę wycinać w sposób tradycyjny te postacie, a także zajawiłam skąd się wzięły te chińskie bajki od Justyny, że moje postacie wyglądają jak postacie z anime i wtedy zaczęłam się interesować, o to będą takie jakby postacie z anime, tylko że nie, że ja zobaczyłam anime tak świadomie, no bo potem się dowiedziałam, że Muminki to jednak też miało ciekawy rodowód. Ale właśnie, że świadomie, no to powiedzmy, że to jest mój styl, którego nie, że z powodu mody, jakby to powiedzieć, zaczęłam tak rysować, tylko zawsze tak rysowałam. Ale lata potem się okazało, że osoby, które są jakby żywo zainteresowane nurtem sztuki japońskiej, mówią, nie, twoje rysunki to nie są anime, ani manga, tak? Chodzi mi o to, że to nie ten styl azjatycki, o tak to trzymajmy się tego. Natomiast osoby, które są wyraźnie niezainteresowane tym nurtem, mówiły, oj, ty tworzysz jak to anime. W efekcie tego jest tak, że mamy styl Justyny, sposób rysowania Justyny, bo oczywiście na YouTubie znajdziecie też ciekawe filmiki. Nie ma czegoś takiego jak styl, własny styl. Tylko ciekawe, jak kiedy idziecie do takiej osoby, która zajmuje się rozpoznawaniem charakteru pisma, to czy wasz własny charakter pisma nie jest
odpowiednikiem jakby rysowniczego stylu. Przecież pisanie jest jak rysowanie, nie? Ale dobra, nie będziemy wchodzić teraz w tę dygresję, czy styl własny istnieje, coś takiego, czy nie. Powiedzmy, że sposób, warsztat, poziom zaawansowania, nie wiem, sztuką, czy zainteresowania moje wskazują na, powiedzmy, manga anime, a osoby związane z tym środowiskiem mówią, że nie, to nie jest manga i anime na pewno. Więc dość zabawna sprawa, potraktujcie te chińskie bajki o biuste tytuł jako taki żart. I skoro już jesteśmy przy takich dość bezcenszych stronach medalu, to zapraszam Was na moją stronę Patronite. Patronite jest to serwis społecznościowy wspierający twórczość wszelaką, w tym oczywiście rysowników, osoby zajmujące się montażem filmowym, czy nawet osoby działające w sferze społecznej. Moi Patronite, w zamian za wsparcie finansowe mojej twórczości, minimum 3 zł na miesiąc dla mnie, otrzymacie ode mnie obrazek z moją postacią, którą będziecie mogli używać jako grafiki do komputera lub na telefon, na tapetę na telefon, a wybierając jakby wyższe progi, będziecie mogli dostać obrazek z większą ilością postaci. Jest jeszcze opcja, że specjalnie dla Was mogę nagrać film, jak narysować jakąś dowolną moją postać. Możecie mi nawet napisać, że fajnie, że chciałabym tą i tą postać, żeby jak ją narysować. I wykonam dla Was też taki filmik instruktażowy, krok po kroku, jak narysować daną postać. Wiem, że kwestia rysowania własnych postaci, kwestia twórczości, warsztatu, to jest temat rzeka. Chciałabym się zająć w tym miesiącu tym tematem. I oprócz tego, że głównie moja uwaga jest skierowana, jak się łatwo domyślacie, nad tworzeniem tych filmików z moimi bohaterami. No spójrzcie, ile tych rysunków jest. Tak, fajna sprawa. I tyle ode mnie. Zapraszam Was do kolejnej audycji z cyklu Justa Animuje. I widzimy się w kolejnym materiale. A ja oczywiście zgrabnie posprzątam moich bohaterów. Sprzątnę ich. A właśnie, temat, czy Justa lubi zabijać swoje postacie, to też będzie ciekawy temat na kolejny film. Chcecie, żebym o tym nakręciła? Kolejne wideo? To piszcie w komentarze. To widzimy się następnym razem. Pa!